jesteśmy w kaplicy, pod kaplicą. To jest Zemlajna. Jesteśmy pod kaplicą na samym szczycie górki cmentarnej. Suchej. Potężna kuda. Z tyłu zamurowane okno. Oczywiście w poziomie górki. Niestety za ciemno jest. Ale kapliczka jest ładna. Niestety mało co widać. Profesor próbuje zajrzeć, czy jest tam trumna. And? Wheelbarrow cross. Yeah, you got wheelbarrow pictures. No, don't touch it. Wheelbarrow. Jest krzyż i taczka. Can you put light on wheelbarrow? Tam jest taczka pod ołtarzem. I reckon this is where they put all the stuff to. Can you put some light on this grave? Księdzu, ja przeczytam. Księdzu Teofilowi Żabeckiemu, kanonikowi, słuchaj tutaj, od roku 1873 proboszczowi. Pokój jego duszy, cześć pamięci, wzniesiony z ofiar parafian. Tam dalej, za cmentarzem, który jest malowniczy na górce. Jesteśmy teraz na samym szczycie tej górki. Tam dalej jest, pod drzewami troszeczkę widać wieżę kościoła, którą właśnie, a tutaj drugi pewnie proboszcz. Księdzu Augustynowi Ozdonkiewiczowi, proboszczowi w Suchej, żyjącemu lat 62, zmarłemu, to przed tamtym, zmarł w 1873, to tu jeszcze był drewniany kościółek, bo ten, który jest, to jest z lat 20. To ksiądz Żabecki prawdopodobnie zamawiał. I tamten kościół został zaprojektowany przez Stefana Schillera, kogoś by innego. W malutkiej wsi, co prawda parafia stara, ale Stefan Schiller, pracowity architekt, stworzył mnóstwo projektów kościołów w całej Polsce. Bardzo pracowity. W latach 20. już miał 75 lat. Ale również jest znany z tego, że budynek Politechniki Warszawskiej zaprojektował i mnóstwo innych. Także ja już jako prawie 80-letni staruszek wziął się za podradomskie wsie. W Pionkach parafia Świętej Barbary, też piękny kościół. Wygląda na dużo starszy niż jest w rzeczywistości, tak samo jak ten w Suchej. W Suchej pod wezwaniem Świętego Idziego.